będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w drugą sobotę września. Już drugi tydzień nauki za Wami. Mam nadzieję, że już przyzwyczailiście się do szkolnych obowiązków, wczesnego wstawania, odrabiania zadań domowych. Oczywiście wiemy, że to jest bardzo potrzebne i chcemy robić to z radością. Dlatego również nie zapominamy o naszej codziennej modlitwie z prośbą, aby Pan Bóg błogosławił nam w szkole, w wykonywaniu wszystkich naszych obowiązków. Prosimy również Ducha Świętego o Jego światło, o Jego dary. I także o to, aby była z nami Matka Najświętsza, by nieustannie nam towarzyszyła, by wypraszała dla nas wszelkie potrzebne łaski. Dziś 13 dzień miesiąca, a więc rocznica kolejnego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Posłuchajcie, co wtedy, 13 września 1917 roku, powiedziała Matka Boża do Trójki Pastuszków i jak wyglądało to objawienie. W takich słowach relacjonowała to siostra Łucja. Na drogach było pełno ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać z nami. Nikt się na innych nie oglądał. Wiele kobiet i mężczyzn torowało sobie drogę wśród tłumu, który się na nas pchał. Klękali przed nami, prosząc o przedstawienie Matce Najświętszej ich potrzeb. Ci, którzy nie zdołali się do nas dopchać, wołali z daleka. Przedstawiała się nam wszelka nędza. Niektórzy z biedaków wdrapywali się na drzewa, aby nas zobaczyć i wołali do nas. Z trudem dotarliśmy do Cova da Iria, niedaleko Zielonego Dębu i zaczęliśmy z ludźmi odmawiać różaniec. Wkrótce zobaczyliśmy światło, a potem Matkę Bożą ponad dębem. Odmawiajcie nadal różaniec, powiedziała, aby wyprosić koniec wojny. W październiku przyjdzie Pan Jezus z Matką Bożą Bolesną i Matką Bożą z Góry Karmel oraz Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, aby pobłogosławić światu. Pan Bóg jest zadowolony z Waszych ofiar. Nie chcę jednak, abyście spali z powrozami. Noście je tylko w dzień. Powiedziałam, proszono mnie, abym wstawiła się do Pani w wielu sprawach. O uzdrowienie kilku chorych i jednego głuchoniemego. Tak, jednych uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Po tych słowach Maryja zaczęła się unosić, znikając jak zwykle. W tym objawieniu Matka Boża również prosiła o modlitwę różańcową, aby modlić się o zakończenie wojny. Wtedy trwała pierwsza wojna światowa, ale i dzisiaj to wezwanie Matki Bożej jest aktualne, ponieważ docierają do nas tragiczne informacje o wielu wojnach, jakie toczą się na świecie. Ale Maryja daje nam ratunek. Jest nim modlitwa różańcowa. I Maryja zapewnia, że jeżeli będziemy odmawiać różaniec, to wojna się zakończy. Dlatego weźmy sobie do serca to wezwanie Maryi i odpowiedzmy na nie. Każdego dnia wytrwale, z miłością w sercu odmawiajmy różaniec w intencji pokoju i za tych wszystkich ludzi,
którzy cierpią, za ofiary wojen, przemocy, za naszych braci i siostry prześladowanych w Iraku i innych krajach. Módlmy się i również zachęcajmy do tej modlitwy innych. Oczywiście módlmy się z wiarą i ufnością, bo ta modlitwa ma naprawdę wielką moc. Jutro, 14 września, obchodzić będziemy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. To święto obchodzone jest na pamiątkę znalezienia drzewa Krzyża Świętego w Jerozolimie. W IV wieku zleciła odnalezienie krzyża Helena, matka cesarza Konstantyna. Po długich poszukiwaniach krzyż został odnaleziony. I cesarz Konstantyn rozpoczął budowę dwóch bazylik na Golgocie, miejscu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. W tym dniu szczególnie chcemy sobie przypomnieć, że krzyż jest symbolem naszej wiary, znakiem zwycięstwa, znakiem niepojętej miłości Boga do każdego z nas. Bo to właśnie na krzyżu dokonało się nasze odkupienie. Jezus oddał za nas swoje życie z miłości do każdego. A więc dziękujmy Jezusowi za dar Jego męki i śmierci dla naszego zbawienia. Dziękujmy za Jego krzyż, który jest dla nas nadzieją. Nie możemy wstydzić się krzyża, ale chcemy go zawsze czcić z szacunkiem, jako znak naszej wiary. I ile razy przechodzimy obok krzyża, przeżegnajmy się. Uczyńmy znak Krzyża Świętego. Również kiedy przechodzimy obok kościoła. Niech to będzie znak naszej wiary. Niech także w naszych domach na widocznym miejscu będzie krzyż. Również na naszej szyi. Ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi, odkupionymi przez Chrystusa, przez Jego mękę i śmierć. Dlatego krzyż jest dla nas znakiem świętym, który chcemy czcić i bronić go z wielką odwagą i miłością. Następnego dnia, 15 września, czcić będziemy Matkę Bożą Bolesną. Maryja towarzyszyła swojemu synowi w tych najtrudniejszych chwilach jego męki i śmierci. Wytrwała pod krzyżem, mimo że jej serce rozdzierał ból. Razem z nim umierała, ale w głębi serca nigdy nie straciła wiary i nadziei w Bożą obietnicę, że wypełni się, bo ta śmierć nie była daremna, ale była dla zbawienia całego świata, dla zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego i my razem z Maryją, Matką Bolesną, chcemy trwać pod krzyżem Chrystusa. Zwłaszcza w tych najtrudniejszych momentach naszego życia, kiedy przychodzą różne problemy, doświadczenia, trudności, cierpienie. Chcemy wytrwać i jednoczyć nasz ból, nasze cierpienie z cierpieniem Chrystusa i Jego Matki. Ale również tak jak Maryja, Matka Bolesna, pragniemy zawsze mieć w sercu nadzieję
i ufać Bogu, wiernie wypełniając Jego wolę w naszym życiu, nawet w tych najtrudniejszych momentach, kiedy po ludzku wydaje się, że już wszystko jest przegrane, że wszystko się skończyło. Ale Bóg z każdej sytuacji może wyprowadzić dobro i wie, co dla nas jest najlepsze. Dlatego bądźmy zawsze pod krzyżem, razem z Maryją, Matką Bolesną, i od niej uczmy się przeżywania cierpienia i wielu trudności. 18 września obchodzić będziemy Święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona młodzieży. Żył zaledwie 18 lat, ale jego życie było wypełnione świętością. On dobrze wiedział, czego chce w życiu, dlatego uciekł z Wiednia i udał się pieszo do Rzymu, aby tam wstąpić do zakonu jezuitów, by wypełnić to, do czego Pan Bóg go powołał. Chciał zostać kapłanem i został przyjęty do zakonu jezuitów, ale tam niestety niedługo przebywał, ponieważ ciężko zachorował i Pan Bóg zabrał go do siebie. Ale w swoim życiu święty Stanisław bardzo kochał Matkę Najświętszą i wiernie służył Panu Bogu. Był wytrwały w dążeniu do celu. Tym celem oczywiście było dla niego niebo. A więc to nie przypadek, że właśnie on jest patronem młodzieży, ponieważ może uczyć każdego z nas wytrwałości w dążeniu do celu, wiary głębokiej, miłości do Pana Boga, do Matki Najświętszej. Abyśmy potrafili przeciwstawić się wszelkiemu złu, wszelkim przeciwnościom, aby wypełnić wolę Pana Boga w swoim życiu, tak jak uczynił to święty Stanisław Kostka. W najbliższym tygodniu rozpoczynamy także nowenny, do których odmawiania gorąco wszystkich zachęcam. I tak 14 września rozpoczyna się nowenna do świętego Ojca Pio przed jego wspomnieniem. Oczywiście świętego Ojca Pio pragniemy prosić, aby wypraszał nam u Boga wszelkie potrzebne łaski, abyśmy byli wierni Panu Bogu, tak jak On, kochali Go całym sercem. Chcemy również modlić się o łaskę dobrej, szczerej spowiedzi świętej dla nas. Natomiast 20 września rozpoczynamy nowennę do świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Chcemy prosić o wstawiennictwo świętych archaniołów, aby chronili nas przed złem, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, aby wypraszali nam zdrowie duszy i ciała i aby zawsze bezpiecznie nas prowadzili drogą do nieba. Także zachęcam gorąco, by trwać w tym czasie nowen przygotowujących nas i do wspomnienia świętego Ojca Pio i święta archaniołów, by wzywać szczególnego wstawiennictwa świętych, którzy pragną za nami orędować, którzy pragną dla nas wypraszać potrzebne łaski. Kończąc, bardzo serdecznie zapraszam na regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci, które odbędzie się 28 września w kaplicy pod wezwaniem świętej Barbary przy Centrum Handlowym w Katowicach
przy ulicy Chorzowskiej 107. Bardzo serdecznie zapraszam dzieci z całej archidiecezji katowickiej i okolic do tego, by wziąć udział w naszym spotkaniu. Poproście waszych opiekunów, kapłanów, siostry zakonne, katechetów, rodziców, aby pomogli wam zorganizować wyjazd do Katowic. Maryja czeka na każdego, niech nikogo nie zabraknie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłą sobotę z Panem Bogiem.